Słuchajcie, dzisiaj będzie test, ale też będzie bruzdowanie, to o którym Wam mówiłem. Czyli będę bruzdował sobie kanały pod przewody z wykorzystaniem tego odkurzacza, takiej szlifierki, czyli Makita GA5030R lub Makity na akumulator. No, powiem Wam, że tego jestem ciekaw, jak się to sprawdzi. Zobaczymy. No i kupiłem osłonę przeciwpyłową z podłączeniem do odkurzacza, ale to za chwilę Wam pokażę, jak się to podłącza. Na razie muszę odkręcić osłony od szlifierek, przymierzymy je do jednej, do drugiej, zobaczymy, czy... No i wymienić tarczę, tak? Zobaczymy, czy to się sprawdzi, czy będzie pasowało do tego odsysacza par. Powiem Wam, że urządzenie ciekawe. Na ile się sprawdzi, jeszcze nie wiem. Dlatego, że... Znaczy, co możemy sobie tu zrobić z tym urządzeniem, tak? Pierwsze primo to może mamy ogólnie, on ma sprężynę, czyli uginamy flexa do ściany, kiedy urządzenie już przylega, czyli obudowa przylega do ściany. Możemy sobie to zablokować, czyli po dogięciu do dołu możemy sobie to zakręcić. Wtedy nam nie wraca do góry, czyli tarcza cały czas wystaje. Tak, tu mamy powrót. Tu możemy ustawić sobie stopień. Czyli teraz mamy cały skok. Jeżeli to sobie ustawimy wyżej, to mamy na przykład tylko delikatny skok. Widzicie? Jest bardzo delikatny skok, więc ustawiamy sobie głębokość, na jaką chcemy wjeżdżać. Tak. Co tu jeszcze mamy? Tu jest celownik, czyli to, gdzie jedziemy. Tu mamy... Jak to kręcimy, to po prostu podnosimy obudowę, żebyśmy mogli założyć flexa. Tak, czyli w tym momencie, o, widzicie, możemy sobie podłączyć flexa, założyć tarczę, wymienić tarczę. Tak, czyli to jest do blokady tarczy. No i ten króciec, który jest obrotowy, to sobie możecie obrócić, nie? No i co, no tyle na razie. Rozmontuję osłony i będziemy, spróbuję to zamontować, zobaczymy, jak to będzie działało. Słuchajcie, obudowa jest dedykowana pod tarczę 125 mm. Można 115 oczywiście też używać. W tej chwili tarcza wyszła bardzo ładnie, pasuje tutaj tak jak najbardziej. Nie wystaje poza obrys na chwilę obecną, więc skręcam. No i najważniejsze, że weszła do flexa aku, tak? Czyli zaraz zobaczymy, jak to się będzie tutaj sprawowało. Tutaj mamy, tak, czyli jest to ugięcie, dodałem do maksimum, czyli żeby jak najbardziej się zjeżdżało, czyli najgłębszy, możliwie najgłębsze, tak jakby bruzdowanie będę robił teraz. No i zobaczymy. Teraz zobaczymy, jak się to będzie sprawdzało. Poskładam, a jeszcze podłączenie odkurzacza. No właśnie, to za chwilę Wam pokażę. Poskładam to i będziemy dalej działać. To mam złożone, jest przygotowane, ustawiłem sobie głębokość bruzdowania, tutaj mam na akurat grubość peszla w tej chwili, bo będę peszla wkładał w ścianę w jednym miejscu, więc jest ustawione na grubość peszla i tu jest kolorowo, dlatego że no, odkurzacz nie jest Makity, więc nie jest z zestawu, bo jest Boscha, no ale co? No nie bardzo. Szara taśma, nie przydałaby się, na pewno by zrobiła robotę, no ale no nie będziemy robić na szarej taśmie. Na szczęście, mam kolegę mechanika, który pożyczył mi takie coś. Tak, kawałek rury gumowej, która wejdzie mi na to, na zewnętrzną średnicę, no i jednocześnie na tamto, na zewnętrzną, tak, więc na chwilę obecną, żeby to ogarnąć i przetestować, to założymy tą gumę, podepniemy odkurzacz w ten sposób i bierzemy się do działania. No więc koncepcja słonia już jest tutaj zrobiona, czyli podłączony jest rurą. Tak, za chwilę włączam odkurzacz i teraz tak. Komora maszyny ssącej jest pusta. Tak, czyli odkurzacz był opróżniony. Jest puściutko, jest wyczyszczony, filtr jest wyczyszczony. Wyczyszczony, no, wytrzepany jest ręką tak dobrze, żeby się
żeby był czysty w miarę. Więc zaczynamy na pusto. Po pierwsze sprawdzę sobie, ile wytrzyma aku przy takiej pracy. Jak długo da radę. W sensie, ile tam, powiedzmy, nie wiem, policzę w metrach. Ile wybruzowało w metrach sobie. Czyli będę robił dwa sznity na pewno. Jeden obok drugiego, tak, i później ewentualnie środek się wybije. Tam wyłamie. Zobaczę jeszcze, jak to pójdzie. No i co? Tyle działam, nie będę tego kręcił, bo w sumie powiem wam, że nie wiem, co się będzie działo, czy będzie kurz, czy nie. Ewentualnie spróbuję i wrócę, jeżeli się nie będzie kurzyło bardzo. No to co, słuchajcie, spróbujemy, startujemy. Załączam odkurzacz, więc to nie będzie głośno. Ale nic, zobaczymy, co będzie. Jak się będzie bardzo paliło, to niestety będę musiał przerwać. Powiem wam, że oprócz hałasu to nawet nie wiem, czy to jest jakiekolwiek zapylenie, bo wszystko zostało odessane. Więc całkiem dobrze to poszło. Brudza wychodzi fajna. Celownik jest trochę do nastawienia, bo widać, że jechałem zgodnie z celownikiem, ale się minęło z linią. Czyli celownik jest do przesunięcia. No a tak to nie ma co narzekać. No może gdzieś tam mi uciekło delikatnie, tak, ale nie ma co narzekać. Jeszcze nie wiem, jak to się będzie wyłamywać. Ewentualnie nie szło to całkiem jakoś ciężko, więc może jeszcze jedną zrobię po środku wtedy. To wyłupię, zobaczymy, jak to będzie szło. Spróbuję na razie to wytłuc tak, jak jest teraz. Chociaż nie wiem, czy to się sprawdzi, ale no nic, zobaczymy. Jak nie, to zrobię jeszcze jedną. Powiem tak, i nie. Nie idzie źle. Jakbym zrobił trochę szerszą brudzę, to pewnie przycinek by mi ładnie, bo tak to widzicie sami, że się klinuje, bo jest idealnie pasownie. H na H. Tak, czyli jest pasownie i tutaj ciężko się to bruzduje. Jeżeli miałbym szerszego sznita, pewnie wchodziłby łatwiej. Pewnie dobrze by się odkuwało. Zaraz zobaczę, jak to wykuję już sobie do końca przecinakiem. Tutaj na trzecią linię. I zobaczę zaraz, jak to będzie się sprawdzało. No powiem tak, też się da. Bo tutaj już po prostu wbijam przecinak w tym miejscu, o. I się wyłamuje, tak? Ten kawałek pustaka. No nie mam teraz jak go wbić, bo nie mam młotka. No, widzicie, więc to się wyłamuje. Jego się usuwa. No tam jest trochę nierówna ta powierzchnia. Pytanie, jak potrzebujecie równe. Jeżeli potrzebujecie tylko mieć tak zgrubnie, no to okej. Okay, no, jeżeli potrzebujecie mieć równo, no bardzo równo, no to trzeba będzie wtedy na pewno to poprawić, czyli wygładzić. Jeszcze jest jedna opcja, czyli będę robił, teraz spróbuję przynajmniej, szlifierką robić ruchy góra-dół, tak? Żeby wyszlifować tak jakby tą powierzchnię, czyli wybrać całość podczas bruzdowania. Zobaczymy, tylko no to już jest nacięte, ale zobaczymy, czy to się sprawdzi i czy da radę. Powiem tak, szlifowanie może i miałoby rację bytu pod warunkiem, że miałbym osłony jednak, bo przez tą osłonę nie widać, no i ten flex trochę też waży z tą osłoną, dlatego no jest to, naciąłem sobie po prostu jeszcze więcej tych linii i spróbuję to tym przecinakiem teraz powyrywać z tego, tak, no wiecie, no to trwa teraz, bo nagrywam filmy, przerywam tutaj, domyślam się, że gdybym to robił cały czas, to już byłoby dawno po temacie, nawet bym nie już mógł zapomnieć o tym, no ale w tej chwili to jest troszkę inaczej, więc wykuję to przecinakiem, żeby przecinek mi, zrobię taką przede wszystkim brudzę, żeby przecinek mi wchodził w poprzek i wykuwam to i będzie po temacie. No. Flex na razie działa, czyli jeszcze aku jest. Odkurzacz jest cały czas zasysa, więc po prostu będę robił flexem, aż się skończy i wtedy dam wam znać. Policzymy, ile metrów tak naprawdę zrobiłem. No, nawet ciężko teraz liczyć, bo tutaj pomnożyłem te ileś razy przeciąłem tak jakby tego sznita. No ale to będę pamiętał, tak? Tu ciąłem 2, tu ciąłem 4. Tak więc to pomnożymy razy 4, to razy 2. Zobaczymy, ile metrów ten flex będzie w stanie wyciąć.
To do zobaczenia, jak się skończy flex. Dobra, flex spadł. Już się nie załącza. Czyli mamy tak. Tu nam wybruzdowane mamy. Tutaj nie bruzdowałem na razie jeszcze. Tam mamy dwie bruzdy zrobione. Górą jest bruzda do końca. I tu dosłownie, przepraszam was, tu dosłownie jeden sznit i zatrzymał się na belce. Tam też przecinał belkę trzy razy, więc powiem wam, no ta belka dała mu w kość. No ale to jest aku, nie? Więc ta belka dała mu w kość, więc zaraz to policzę, pomnożę razy ilość przejść. Będziemy mi, powiem wam, jaka jest głębokość. Bo głębokość możemy sprawdzić, tak? Czyli głębokość jest jakieś 2,5 cm głęboko było brane. Czyli 2,5 cm głęboko. Tak. No i pomnożę to razy ileś przejść. Będziemy widzieć, jak to wygląda, ile wytrzymał. Powiem wam tak. Nie wiem, ile wytrzymał. Tak czy siak jest na pewno taka wygoda, że nie ma kolejnej rzeczy, która wam się plączy. Bo w tym momencie i tak się plączy ten wąż od odkurzacza, który jest, no, robi też masę. No a jeszcze dodatkowo idzie kabel elektryczny, tak? Pewnie można to połączyć jakoś razem, spiąć, żeby się to nie plątało aż tak. Czyli kabel przypiąć do rury do odkurzacza. Zobaczę. Następne, gdzieś dalej jak będę coś robił, spróbuję teraz elektrycznym flexem na prąd. Zobaczymy, jak to będzie szło. No to nic, zaraz to pomnożę i zaraz do was wracam. Więc dobra, podsumowując, mamy tak. Sznita 0,7. Był dwa razy cięty, potem był dłubany dłutem. Potem było 2,2. Ten to na dole, on był 4 razy cięty, bo to był taki test. No i potem były 1,2. Czyli dwa sznity po 3, czyli mamy 6. Tak, 4,1, czyli ten górny sznit. On był cięty na 3. I tamten jeden, który był cięty tylko raz. Bo nie wytrzymała szlifierka. Więc w sumie to nam dało 30 metrów, prawie 31 metrów cięcia na tym akumulatorze, tak? Naładuję go. Podepnę jeszcze raz do tej szlifierki i zobaczymy, jak się będzie sprawowało na przykład w momencie, kiedy nie będę ciął nadproży. Ile metrów utnie bez nadproży. Zobaczymy, jak to pójdzie w tym momencie. Dobra. Na razie. Odkurzacz w sumie nie otwieram nawet. Odkurzacz myślę, że tam nie dostał bardzo. Ale ładnie się zachowuje. Powiem wam, że czysta praca. Najwięcej w sumie brudu to się narobiło podczas tego wykuwania. Bo to się najbardziej w sumie kurzyło w tym momencie, a nie samo cięcie. Dobra. To na razie. Słuchajcie, odkurzacz zaczął puszczać dymy uszami, tak? Czyli już tutaj gdzieś przedostaje się pył na zewnątrz. W momencie, kiedy się strzepuje filtr, to już tutaj z tyłu po prostu jest masakra. Chmura kurzu. No tutaj widać, że no słabo już ciągnął. To fakt, ale zrobił swoją robotę. Na razie otworzę. Tylko nie wiem, czy najpierw filtr. Najpierw zobaczymy, co po stronie filtra jest. No, gdzieś tu się coś przedostaje na pewno, bo jest, widzicie, jest ukurzony na zewnątrz. Tak, i tutaj jest też pył biały, tak, czyli coś się przedostało. Na pewno od spodu to jest masakra. Jestem pewny. O, ale tutaj też jest. No, filtr jest, nie jest bardzo oblepiony, ale widać, że tam jest na pewno mnóstwo. O, widzicie? Ale zaraz wracam. No więc zobaczcie. To wypadło z filtra. Tak. Jest tego taka kupeczka. Więc w filtrze było sporo. Tak. Wytrzepany jest już w miarę. No, no niestety. No ale tam jest dużo. Tam jest dużo tego. Tak, czyli o, no już było pełno. Ale nie zgłosił żadnego błędu, bo chociaż ja nie mam zgłosić, bo nie ma chyba czujnika. Ale dużo tego tutaj jest. I to jest już, tak wam powiem, tak do przekopania.
No widzicie, to jest jakieś 15 do 20 cm takiego sypkiego materiału, bardzo sypkiego, wiecie. No więc no mógł się już przepychać. Dobra, opróżniam, jadę dalej. Zobaczymy, czy mi się poprawi teraz. Tymczasem borem lasem. Słuchajcie, pokażę wam teraz, jak to idzie mniej więcej bruzdowanie za pomocą szlifierki i tej osłony na tej ściance, tutaj nad oknem. Tutaj mamy jakieś 3-6 metra, z czego ja to robię w ten sposób, że najpierw wycinam sobie tu, gdzie stoję, od razu to czyszczę ten kanał, dopiero przesuwam mój podest z 7 palet i na kółkach, przesuwam sobie dalej i dalej dopiero bruzduję. Nawet w sumie nie będziemy mieć 3,60, tylko będzie gdzieś 3,20, to już tam dochodzę do końca okna, bo tam jest ostatnie gniazdko i tam skończę bruzdę. Początek będzie na gdzieś 40 mm, później zjedziemy troszkę, weźmie też, że będzie jeden kabel, to się będzie włączył po prostu dalej. Rządkami nawet zrobimy tutaj tak szeroko, jak jest w tym miejscu. No co, nie będę wam tłumaczył, tylko działam, tak, okulary, bezpieczeństwo przede wszystkim. Niestety spadł mi śrubokręt, więc musiałem wejść do niego. Ja po prostu teraz biorę śrubokręcikiem i wyłamuję te ząbki. Dlatego też tak gęsto jadę śrubokręcikiem, rządy tworzą. Dlatego, że później jest o wiele łatwiej wszystko wyłamać stąd. Jak wyjmiecie szeroko, powiem wam, że to nie idzie tak. Nie idzie tak fajnie. Sami widzicie też, nie kurzy się z tej osłony, bo teraz się już kurzy, niestety, bo filtr w odkurzaczu jest już zapchany, porwany, już się chyba nawet porwał delikatnie, no bo to też jest nowy filtr, więc będę musiał wymienić ten filtr. Wtedy zobaczyć, jak to będzie szło dalej. Ja się zapędziłem już oczywiście, pociąłem dalej na taką głębokość. Ma taką szerokość ten kanał, ale nie musi być taki szeroki dalej. Patrzę. No i tutaj było zwolnienie w tym miejscu też, dlatego że tu jest werka, tak, betonowa z ceramiką. Troszeczkę tutaj musiałem zwolnić, bo tarcza tak nie idzie ładnie w tym pustaku. Oczywiście to jest, bo jasna sprawa, że pustaczku to jest miękko. Ja sobie to podrównuję. Oczywiście nie trzeba tego robić, ale sobie tak podrównuję. No, mogę się trochę przetrzeć, bo ten pustak jest taki większy, że po takim przetarciu on się ładnie skrobie. Wszystkie takie kurki, które wam delikatnie zostaną, po prostu znikną i będziecie mieć ładną bruzdę. No i co, no to mamy już te 4, jak zleciałem, to wyłamy, że się nie narzekali. Zobaczymy, że jeszcze to jakieś luźne elementy. Więc wyłamuję. Ale czyścić nie będę całego, tylko po prostu żeby dojść.
jest jeden kabel. Ten element gotowy, idę dalej. Do następnego przesuwam mój stelaż i lecimy dalej. Dlatego taki szeroki podziel kabel, no żeby łatwiej się tutaj pracowało w tym gruździe i łatwiej też tym karzom później tutaj zarzucić. Tym, żeby jest szerzej, bo jak jest wąsko, no to też tak ten tym, tutaj nie będzie chciał idealnie wchodzić, mogą powstawać jakieś pustki. Takim czymś na pewno im ładnie wejdzie. Przynajmniej dostałem takie informacje, żeby tak robić. Tak. Ile w tym prawdy, jak to działa, nie wiem, nie znam się, nie jestem tym karzem. Robię tak, jak nie powiedziałem. Tak? Sami widzicie, że nie jest straszna praca, bo nie jest bardzo ciężka. Na początku trochę ręce bolą od szlifierki. Trzymane szlifierki w górze. No ale to co można ewentualnie jeszcze dołożyć jedną paletę, czy zrobić sobie wyższy stojak. I wtedy jest jeszcze wygodniej. Ale prawie się przyzwyczaiłem, więc nie przeszkadza mi to. Tutaj muszę to robić, bo za wysokie, z podłogi nie dałem rady. Muszę pionowy kanał oczyścić. Trwało to chwilę, dosłownie chwilę. Jest to zrobione, nie trwa to wieczność. Nie jest to bardzo ciężka praca. Zna się to zrobić. No i co? Jeszcze później wam pokażę, spróbujemy zrobić test z szlifierką. Tą AKU. To zobaczycie, jak to wygląda z AKU. Teraz wam pokażę jeszcze tą bruzę. Z bliska, tak? Głęboka na około 2 cm, tak, czyli linia wyznaczona była laserem wcześniej. To ja wam pokazywałem, rzucałem sobie na górę linię, tak mam tutaj dookoła. Naniesiony jeden poziom linią. No i teraz biorę się dalej, wycinam. No. W betonowych nadprożach będę trochę płycej to robił, czyli nie będę tak głęboko bruzował jak w ścianie, dlatego że nie chcę poprzecinać prętów nadmiernie. No ale pręt też się trudno dnie, więc nawet tarczą, która jest przeznaczona do cięcia betonu z prętami. Dlatego tylko wezmę liznę, troszkę tak zagłębię z centymetr. No i to wszystko. Powiem wam tak. Odkurzacz już puszcza dymy uszami. No bo niestety nie miałem worków do niego, więc brałem wszystko na żywca. Wszystko szło na filtr, tak? Więc filtr dostał troszkę, jest, no więc wychodzi drugą stroną, po prostu wychodziło już drugą stroną ten pył. Nie wiem, czy filtr przepuszcza, czy po prostu, bo zobaczcie, tu już widać, że do turbiny zaczynał się zaciągać ten pył, więc szkoda, no szkoda tak po prostu pracować, bo zniszczy się ten odkurzacz. Tak, ale dlatego zakupiłem dzisiaj, voilà, worki. Tak, do odkurzacza i nowy filtr. Co prawda nie jest to oryginał, jakiś inny, ale worki przede wszystkim mają
pochłonić większość tego pyłu. Filtr ma tylko pomóc. No ma być jako filtr, tak? Czyli ma dalej jeszcze tam wyłapywać te cząstki. Będę musiał kupić oryginalny filtr, tak czy siak Boscha. Tylko to już jest, do eksploatacji trzeba doliczyć sobie te 100 parę złotych, bo tyle kosztuje filtr. W zależności u kogo kupujecie, tak? Bo są od 100 do 200, to jest, rozbieżność jest ogromna. Worki akurat, powiem wam, sytuacja ciekawa, bo worki kupiłem, 10 worków plus ten filtr, dałem za niego 59 zł. Było bardzo tanio na Allegro i chciałem kupić jeszcze jeden taki zestaw w sumie, bo mówię, się przyda na pewno. No i aukcja już była nieaktualna, bo kosztuje teraz 120 zł, więc dwa razy tyle. Ten sam zestaw, tak? Czyli jednak udało mi się jakoś go wyhaczyć dużo taniej. O, gdzie nawet dwa opakowania są po 5 chyba. Tak. No więc udało mi się zahaczyć dużo taniej, więc biorę, ładuję worek. A nawet nie wiem, czy nie więcej ich jest tutaj. Zaraz zobaczymy, bo wydaje mi się, że ich jest tutaj troszkę więcej niż 10. No zaraz się dowiemy. Ile jest w jednej takiej paczuszce? A nie, dobra, bo one są składane tutaj, gdzie zawinięte są w pół, tak? Czyli jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć worków jest w tym i pięć kolejnych jest w tamtej paczce, czyli mam 10 worków. 10 dużych worków, tak? 10 dużych worków do tego odkurzacza. I co, zakładam worki, zakładam nowy filtr. Potnę jeszcze trochę, no tu już sobie powiem wam tak, cały dół jest zrobiony, czyli caluśki dół już jest wybruzdowany, tak, tutaj bruzda, tutaj bruzdy, łazienka, pokój, tak, także się naorał się trochę ten odkurzacz, w garaż oczywiście i kotłownia, to wszystko jest już wybruzdowane, więc pochłonął, powiem wam, że wywaliłem chyba cztery takie pojemniki, które tutaj są, cztery takie pojemniki, że wywaliłem pyłu, prawie pełne, więc sporo tego było, więc teraz zakładam i jadę dalej, no podsumuję wam, jak skończę, może wszystko bruzdować, jeszcze będę tą szlifierkę testował, aku, zobaczymy, jak ona wytrzyma, jak długo, ale osłona, powiem wam, osłona do szlifierki, bajka. Praktycznie w ogóle się nie kurzy. Mam niby już, mam maskę, miałem ją wcześniej też, zacząłem używać, ale w sumie prawie w ogóle się nie kurzy, więc nawet jej nie trzeba używać. Wszystko bierze się, wciąga w odkurzacz, także bardzo dobra rzecz. Słuchajcie, tanie worki do odkurzacza. Czy to się opłaca? Zobaczcie, siwy dym. Po prostu siwy dym. To oczywiście założone są worki tanie, czyli kosztowało mnie 65 zł. Tak, i do tego jest założony filtr. Też nieoryginalny. Który był zresztą w zestawie. I powiem wam tak. Po prostu odkurzacz po włączeniu. To nie wiem, czy będzie to widać. O! Widzicie, normalnie puszcza. On puszcza dymy cały czas. On cały czas kopci. Zobaczcie, co się dzieje. Czy on cały czas kopci po prostu. To jest właśnie, powiem wam tak, bez tych worków było lepiej. Oh my god. Zobaczcie, co tu jest. Ja po prostu już. Monoblok. Czy to widać? To jest po prostu monoblok. Tak? Czyli znaczy, że ten worek w ogóle nie trzyma tego pyłu. Oczywiście worek jest chyba porwany. No bo widzę, że nie inaczej, bo wszędzie jest pył. Więc raczej ten worek nie trzyma. Ten worek raczej nie trzyma. Sprawdźmy jeszcze, zdejmijmy to. Oczywiście no trzyma się na tym, ale czy to jest masakra.
Nie. O, proszę bardzo. Mi się dziura w worku. Czyli nie stać nas na kupowanie tanich rzeczy, bo trzeba kupić drugi raz. Teraz tak, więc cieszę się tylko, że wydałem za te worki 65 zł, a nie 120, jak teraz stoją na aukcji. Byłbym pewnie bardzo żałował. Więc worki oczywiście są, nie są brandowane, bo to nie jest, one pasują do Kreschera, pasują mi do tego Boscha odkurzacza, ale no nie. Filtr no to jest, słuchajcie, no co tu dużo mówi, no co ten filtr ma przynosić, tak? Powiem wam, że no i to jest nieoryginalny filtr, oczywiście puszcza dymy, to ten oryginalny, który był z Boscha, pomimo tego, że ja nie mogę. Zobaczcie, ile tego jest. Ten oryginalny boszowski, który był, pomimo tego, że nie było worka w ogóle, to i tak lepiej filtrował. Także jeżeli chcecie używać, to tylko oryginalne sprzęty, tak? Zobaczcie zresztą, co tu się dzieje, no co? Tak? O. Turbina zaciąga już po prostu brudki, tak? Niestety trzeba będzie to wyczyścić. Kupić oryginalny filtr, oryginalne worki. I tyle, no. Nie kupujcie podróbek. Nie opłaca się. Szkoda sprzętu. Dobra, więc muszę to wywietrzyć. W sumie skończyłem. Bruzdowanie. No to co brudna robota była ze szlifierką i z osłoną. Także ponacinane jest, co ma być ponacinane. Teraz już tylko zostało wiercenie, ale do tego nie używam. Do tego już nie używam sobie odkurzacza, tak? Bo tylko już zostało teraz wyłupać to. To robię, powiem wam, młotowiertarką, zakładam szerokie dłuto i co? I wyłupuję po prostu. To akurat jest na szeroko sierowka. Bardzo pięknie to idzie. Może wam pokażę zaraz nawet, jak to robię. No, także ponacinamy, fajnie widzicie, tak jak tutaj. No nie powiem, bo metrów, kilometrów to zrobiło. Tak, pochłonęło, no ale raczej worek nie powinien się porwać. No przy normalnej pracy, tak? No więc biorę się za rozłupywanie. Wyłupywanie tego motowierterem. No dobra, mamy Flexa aku. Bateria jest naładowana do pełna, dopiero co zdjęta z ładowareczki. Podpięty, proste sznity. Tak, czyli łączymy gniazdko to. Tu po linii do tej ściany. Tu jest ściana, tak, do końca, o. Zmierzymy później to, zobaczymy po trzy przejścia, tak? Zobaczymy, czy to, jeżeli to da radę, później się przełożymy na tą ścianę i zobaczymy, jak długo pociągnie. Nowa tarcza jest założona do betonu, więc nie powinien mieć dużych oporów. Zaczynam. No i zrobione. Tak jak widzicie, ponacinane w wielu miejscach. Tu są obliczenia, zaraz wam pokażę. Powycinane jeszcze, nie powyrywane, nie dokończone, bo oczywiście nie skończyłem wszystkiego, ale gdzie się udało, to jest ponacinane już. No i powiem wam tak, nie przecinałem żadnej belki, tak? Czyli nie jechałem ani w betonie, ani nie jechałem w nadprożach, tak, gotowych. No i wynik jest inny. Tam było około 30 metrów, z tego co pamiętacie, tutaj mamy 81 metrów, tak, czyli jechałem tylko i wyłącznie w pustaku, tak jak tutaj widzicie, czyli w miękkim materiale naprawdę no, zrobiło swoją robotę. To jest na jednym dokładnie ładowaniu. Powiem wam, że już w sumie to już zastanawiałem się, czy skończę ten akumulator, no ale umówmy się, no nie ma dużego obciążenia, tak, tutaj jest, to jest miękki pustak, więc sprzęt jest fajny. Ciąłem nim trochę też stali, ale niestety na stali daje radę, ale wtedy no, nie uciągnie tak długo, więc do ciężkiej pracy nadaje się, ale to jest chwilowo. Do delikatnych prac, lekkich, takich powiedzmy, jak macie coś tam gdzieś uciąć w terenie, potrzebujecie, jak najbardziej super sprawa.
No tutaj weźcie pod uwagę, że to jest 5 amperogodzinowy akumulator, tak? Więc on trochę ma. Do lekkich prac jak najbardziej. Do ciężkich oczywiście nie, no trzeba użyć wtedy tego flexa, bo tamten flex, który wam pokazywałem wcześniej, do co był założony, no to cały dom właściwie już nim zrobiłem. No nie jąka się. Nie zatrzymuje się, po prostu jedzie. Więc jest bardzo dobry sprzęt. A ten używam do takich, powiedzmy, lekkich prac. No więc tutaj wyniki pokazują naprawdę różnicę w zależności od tego, jaki materiał używamy, tak? Ale wygoda. Naprawdę nie ma tej kablozy, bo przy tamtym flexie kable niestety się ciągną, tak? Nie dość, że rura do odkurzacza, to jeszcze kable, gdzie się w tym zaplątasz. Tutaj jest tylko rura od odkurzacza, więc jest całkiem przyjemnie. No co, nie kurzy się, a osłona. Osłona robi robotę. Oczywiście tutaj widzicie, są takie dziurki i tymi dziurkami czasami potrafi strzelać kawałkami pustaka, więc no, okulary muszą być. Nie ma wyjścia. Więc okulary muszą być. Ale tak poza tym tutaj właściwie nic się spod niej nie wydostaje. Nawet jeżeli przykładam go w ten sposób, czyli, bo tarczę mam zablokowaną na stałe, tak jak widzicie, i przykładam go w ten sposób, czyli tak, też nic się nie wydostaje spod niego, tak? Czyli elegancko zbiera, fajnie i nie ma problemu. Wciąga wszystko. No i nic, zamieniam go na już tego flexa normalnie na prąd i jadę dalej. Odkurzacz został w sumie załadowany, był wyczyszczony sprężonym powietrzem. To wam mogę od razu pokazać, co tutaj się dzieje w środku. Był wyczyszczony sprężonym powietrzem. Jest założony nowy filtr, no i już jest dziurawy, no więc to wyłączyłem otrzepywanie, tak, czyli nie ma otrzepywania, jest tylko i wyłącznie wciąganie. No i tak jak widzicie, no te worki po prostu tanie, to jest szajs, tak, więc naprawdę lepiej przy tym odkurzaczu jest zainwestować w dobry, oryginalny filtr. O, tu już jest pęknięty, widzicie. No lepiej naprawdę zainwestować w dobry, oryginalny filtr Boscha, bo miałem tamten filtr, robiłem bez worka i dużo lepiej się sprawowało niż z workiem tutaj, tak? Filtr pewnie jest... Zaraz, momencik, położę, bo tak to nie da rady obrócić go w ręce. No, no filtr wiadomo, no zbiera. Jeszcze nie zebrał dużo, bo na szczęście to nie było długie, no ale to widzicie samo to, że nowy worek, dosłownie nówka sztuka, tylko do tego cięcia, więc troszkę nazbierał i już jest porwany, więc on się po prostu najnormalniej w świecie nie nadają do zbierania liści. Może by się nadawały. Dobra, także nie kupujcie tanich rzeczy. W sumie nie wiem, no podsumowując chyba tyle, no nie mam tutaj więcej co wam pokazywać. Sprzęt się sprawdził, polecam. Jak najbardziej do domu, do majsterkowania, do prac takich delikatnych. Odkurzacz jest na pewno bardzo dobry. Oczywiście tylko trzeba go odpowiednio eksploatować, tak? Fajna jest funkcja otrzepywania, robi robotę. Podłączenie sprzętu i uruchamianie sprzętu, że tak powiem, z tego gniazdka, czyli włączamy funkcję pracy ze sprzętem i w tym momencie, jak się podepnie sprzęt, to uruchamia się samoczynnie odkurzacz, tak? Także robi to swoją robotę. Bardzo dobry odkurzacz, tak? Myślę, nie testowałem go na mokro, bo musiałbym mieć oryginalny filtr. Na razie spróbuję tamten filtr, bo ten oryginalny można myć, więc go umyję, przedmucham sprężonym powietrzem i zobaczymy. Ale myślę, że będzie działał fajnie. No to tyle. Tymczasem.